Cześć, tu Ernest! Dzisiejszej nocy, gdy była jeszcze młoda, rozpoczęły się gry w nowym turnieju Fortnite na mapach kreatywnych, na których to drużyny składające się ze znanych twórców na temat tej gry rywalizowały między sobą na różnych ciekawych mapach stworzonych w trybie kreatywnym. Kilka gier po starcie zabawy przyszła pora na małą przerwę, a podczas tej przerwy w pewnym momencie została puszczona piękna animacja, która ujawniła nam sekret, jak powstał pan banan Fortnite. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam przypomnieć, abyście użyli mojego kodu w sklepie Fortnite. Zeruje on się sam co 2 tygodnie, więc to jest taka mała przypominajka, bo łatwo o tym zapomnieć. Dzięki! Okej, zobaczcie sami, co zobaczyło kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset widzów naraz podczas tego eventu. Tak właśnie powstał banan. Ciekawski Jonesy włożył swojego banana do wyrwy i tym sposobem zmienił się bananka. Ani trochę z tego powodu się nie zasmucił. No spójrzcie na niego. To jest czyste szczęście w postaci banana. Dobra, ale to nie jedyna tajemnica, którą ostatnio odkryliśmy. Serwis do streamowania przeróżnych filmów i seriali Netflix ogłosiło, że świat jednego z ich seriali, a dokładnie Stranger Things, połączy się z Fortnite. To już nie pierwszy raz, gdy Fortnite kolaboruje z jakimś filmem. Na przełomie kwietnia i maja tego roku Fortnite zdołało przygotować kolaborację na premierę aż 2 różnych hitów kinowych i tym razem wykorzystuje kolejną okazję. Ja za to nie miałem okazji obejrzeć tego serialu, ale z tego co wiem, nie jest zły. Co ciekawe, pierwsza podpowiedź do takiej kolaboracji pojawiła się już na start sezonu 9, gdzie jedna z knajp w Mega Markecie ma dokładnie taką samą nazwę, co knajpa, która pojawiła się w zwiastunie nowego sezonu w tym właśnie serialu. Niestety jednak nie znamy szczegółów tej kolaboracji. Jeszcze. W ciągu kilku tygodni wszystko powinno wyjść na światło dzienne. Ja strzelam, że do sklepu wyjdą nowe wyjątkowe skiny, a do tego wyzwania przeznaczone tylko dla nowego trybu, przygotowanego w trybie kreatywnym. Dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie. W temacie zmian na mapie za to, o potworze jak na razie nic a nic, kilka dni temu wypłynął nad wodę z zamkiem na plecach, o czym mogliście się już o mnie dowiedzieć. Ale do teraz nic nowego się nie wydarzyło w tym temacie. Na mapie zaszły na kilka mniejszych zmian po ostatniej aktualizacji. W Błotnym Brzegu ostatni domek, który nie dał się przyjąć wikingom, został kompletnie zniszczony. Nie wiemy, kto za tym stoi, wikingowie czy podwodna bestia. Na drugim końcu mapy kamienna rodzina kontynuuje swoje spokojne życie. A kamienny piesio poszedł psi. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w Bosie Bojowym.